Siemanko koldziska z tej strony Metsu i witam was w nowej serii na moim kanale pod tytułem Ty również grałeś taki mecz. Jest to luźna seria z futa, w której będę wam pokazywał różne schematy przebiegu meczu, które przytrafiły się pewnie każdemu z was, chociaż raz grając w Ultimate Team. Bo czasem grając mecz futa człowiek ma takie wrażenie, że już kiedyś grał taki mecz. Oczywiście z innym rywalem, ale scenariusz meczu jest identyczny. W dzisiejszym materiale pokażę wam mecz, w którym mój rywal trafia gole w 45. i 90. minucie. Takie dwie magiczne minuty w trakcie spotkania. No praktycznie taki mecz ma zawsze bardzo podobny przebieg. Człowiek dominuje od samego początku, stwarza sobie szansę za szansą, ale albo metalowe pręty, albo jak w moim przypadku świetnie dysponowany bramkarz nie daje nam zdobyć bramki. No próbujemy wszystkiego. Siłowe strzały, techniczne, z bliska, z dystansu, a nadal na tablicy rezultatów jest 0 do 0. Do pewnego momentu człowiek się nawet nie denerwuje, bo ma w pełni pod kontrolą takie spotkanie. No cóż złego może się zdarzyć, skoro dominuje człowiek? Rywal nie stwarza sobie praktycznie żadnej sytuacji. Cały czas jesteśmy na jego połowie, konstruujemy akcję, i wydaje się, że zdobycie gola jest tylko kwestią czasu. No, praktycznie wymyślamy jakieś nowe schematy rozegrania piłki. Zastanawiamy się już, co można zmienić w drugiej połowie: czy może zmienić formację, czy może jakiegoś zawodnika, czy nie wiem, włączyć jakiś bardziej ofensywny styl gry. No bo przecież i tak rywal nie zdoła zdobyć bramki. I tak nam się wydaje przez dokładnie 44 minuty. Aż wreszcie nadchodzi ta magiczna 45 minuta. Rywal wychodzi z praktycznie pierwszą groźną akcją. Nie wiadomo dlaczego udaje mu się wreszcie przedrzeć. Podaje do dobrze ustawionego zawodnika i jakimś cudem zdobywa bramkę. No i nie oszukujmy się, wtedy człowieka trochę frustracja dopada, bo jednak dominował całą pierwszą połowę, a mimo wszystko przegrywa. No i najczęściej po takim golu w 45 minucie sędzia kończy pierwszą połowę. W drugiej staramy się atakować, ale przez długi czas nic nam nie wychodzi. Nadal jednak mamy w głowie ten gol stracony praktycznie do szatni. Ale wreszcie, w pewnym momencie przechodzi, przychodzi moment przełamania. Gdzie stawiamy wszystko na jedną kartę i wreszcie coś w takim meczu się odwraca i udaje nam się wyrównać. No i to jest naprawdę taki pozytywny impuls, który Daje nam napra tak naprawdę wiarę, że jeszcze coś w tym spotkaniu możemy osiągnąć. Najczęściej idziemy za ciosem i cały czas atakujemy, bo przecież Rywal tak naprawdę w drugiej połowie gra to samo co w pierwszej, czyli wielkie nic. Robimy kolejną groźną akcję, mamy dobrą sytuację, do zdobycia bramki i wychodzimy na prowadzenie wreszcie. Udaje nam się, prowadzimy i wydaje nam się, że już w tym meczu nic złego się nie może stać. Prowadzimy 2 do jednego, w pełni kontrolujemy przebieg spotkania. I nadal mamy szansę, tak naprawdę. Atakujemy cały czas. Ale znów, niestety, Bramkarz Rywali broni na bardzo wysokim poziomie. No i przychodzi ta magiczna 90 minuta. Najczęściej jakieś dziwne zamieszanie pod naszym polem karnym. Jest dobra szansa dla rywala, ale jeszcze nasz bramkarz coś tam potrafi bronić. I mamy rzut rożny, czyli coś, co nie jest dobre w 90 minucie. Jak widzimy, wielkie zamieszanie, jak zwykle w takim momencie w polu karnym. Sytuacja dla naszego rywala, i niestety bramkarz wpuszcza praktycznie identyczną bramkę jak za pierwszym razem. No i mamy remis. Praktycznie druga groźna szansa rywala, i zdobywa drugą bramkę. No i teraz mamy dwie opcje: albo się poddajemy. Już nie tworzymy żadnej sytuacji i cieszymy się remisem, albo stawiamy wszystko na jedną kartę i robimy ostatni atak. Wiadomo, sędzia może zakończyć to spotkanie, ale czasem da nam czas, żeby przeprowadzić tą ostatnią akcję meczu. Podajemy wtedy najczęściej do dobrze ustawionego napastnika i udaje nam się zdobyć bramkę. Jest to jednak rzadko spotykany scenariusz, bo częściej taki mecz kończy się jednak remisem. Ale jeśli trafi nam się chociaż jedna jeszcze dobra okazja, to najczęściej potrafimy ją wykorzystać. Bo jednak w przebiegu całego spotkania jesteśmy lepsi od naszego rywala. No i wtedy można sobie to jasno powiedzieć, że zasłużenie wygrywamy. Nawet gra nie zdołała z nami wygrać. Jeśli podoba Wam się pomysł na taką serię, to napiszcie mi to w komentarzu. Jeśli Wam się nie spodoba, to będzie to tylko taki pojedynczy odcinek. Więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.